DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, czy zawładną rynkiem kryptowalut. Właśnie o DeFi będę mówił w tym odcinku. Zapraszam. Kryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj chciałem trochę Wam opowiedzieć o rynku DeFi i przedstawić dwa projekty, które potencjalnie mają szansę na bardzo duży wzrost ceny. Ale zanim to zrobię, popatrzmy co się dzieje na rynku, bo ostatnio dzieje się bardzo dużo. Jak widzimy cena Bitcoina dzisiaj to 11129 dolarów i jest on na lekko ponad 1% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Mieliśmy bardzo ładne skoki ceny Bitcoina przez ostatnich 7 dni. Jak możemy zobaczyć tydzień temu Bitcoin kosztował 9300, a dzisiaj aktualnie ponad 11100 dolarów. Jest to bardzo dobra wiadomość. Tym samym bardzo dużo altcoinów. Również jest na ładnym plusie. Widzimy Ethereum ponad 2%, Ripple ponad 10%, Litecoin prawie 5%, ADA 4%. Także altcoiny też bardzo dobrze sobie radzą w stosunku do dolara oczywiście. Dominacja Bitcoina i na dzień dzisiejszy jest 62,6%. Jeszcze dosłownie parę dni temu było to 60, 0,6% i bardzo szybko ta dominacja urosła, co świadczy o napływie dużego kapitału w samego Bitcoina, a nie w altcoiny. Czy to są znaki rozpoczęcia hossy? Nie sądzę. Na pewno będziemy mieli jeszcze jakąś korektę. W sumie nie na pewno, ale bardzo naturalnym by było, żeby ta korekta miała miejsce w najbliższych dniach, a nie żeby Bitcoin cały czas rósł, bo jego wykres wygląda dosyć ciekawie w ostatnim tygodniu. Jalko mam nadzieję, że ta dominacja Bitcoina zacznie z powrotem spadać i zobaczymy, już niedługo zobaczymy ją na poziomie 60% bądź nawet niżej. A czy tak będzie? To się okaże. Jak to bywa na początku każdego filmu, pamiętajcie, że to co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, a jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. I ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut. A jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika, w którym znajdziesz odpowiedzi na bardzo dużo pytań, które na początku swojej edukacji na pewno sobie zadajesz. Są tam też instrukcje, jak kupować kryptowaluty, jak rejestrować się na giełdach, jakich portfeli używać i jak z nich korzystać. Także link do tego poradnika znajdziesz mi w miejscu na opis pod tym filmem. Przejdę teraz do tematu dzisiejszego filmu, jakim jest DeFi czyli zdecentralizowane finanse, które ogólnie odnosi się do aktywów cyfrowych i finansowych smart contract, protokołów i zdecentralizowanych aplikacji tzw. Dappsów zbudowanych na Ethereum. Mówiąc prościej, jest to oprogramowanie finansowe oparte na blockchain, które można łączyć ze sobą. Zdecentralizowane finanse mają na celu stworzenie systemu finansowego, otwartego dla wszystkich i minimalizującego Potrzebę zaufania władzom centralnym i na nich właśnie polegania. Weźmy pod uwagę, że technologie takie jak internet, kryptografia i blockchain dają nam narzędzia do wspólnego budowania i kontrolowania systemów finansowych bez potrzeby korzystania z władz centralnych. W przestrzeni blockchain jest takie powiedzenie: Nie ufaj, weryfikuj, ponieważ dzięki sieci blockchain to ty, jako osoba fizyczna, możesz zweryfikować każdą jedną transakcję, która ma miejsce w całym łańcuchu. Na dzień dzisiejszy możemy zobaczyć na DeFi Pulse, że projektów DeFi jest 36 i większość z nich, praktycznie wszystkie, są zbudowane na platformie Ethereum, najpopularniejszym na świecie programowalnym blockchainie. A teraz, jak działa DeFi? Zamiast organu centralnego, uczestnicy, którzy tworzą sieć, kontrolują emisję Etheru, natywnej kryptowaluty sieci, w sposób zdecentralizowany. Programiści mogą Programować aplikacje na Ethereum, które mogą tworzyć, przechowywać, zarządzać zasobami cyfrowymi, zwanymi także tokenami. Są to nic innego jak smart kontrakty lub zdecentralizowane aplikacje. Są to również kontrakty lub umowy egzekwowane przez blockchain na Ethereum, a raczej aplikacje lub skrypty, które działają tylko zgodnie z zaprogramowaniem na tej sieci. Każdy może budować na tej sieci złożone, nieodwracalne umowy bez pośrednika. DeFi ma szansę stworzyć bardziej odporny i przejrzysty system finansowy. Każdy, kto ma połączenie z internetem, może uzyskać dostęp i wchodzić w interakcję ze smart kontraktami zbudowanymi na Ethereum. Jeżeli mam porównać DeFi do tradycyjnego systemu finansowego, to najprostszym przykładem jest tutaj porównanie do zwykłego banku, w którym chyba każdy z nas ma swoje konto. Bank jest to instytucja scentralizowana której, jeżeli trzymasz u nich swoje środki, powierzasz nad nimi władzę. Ty ich tak naprawdę nie masz, ty ich nie posiadasz, ma je bank, i to, czy ty będziesz miał do nich dostęp, zależy tylko i wyłącznie od nich, a już na pewno najmniej od ciebie. Dobrym przykładem tu jest kryzys z 2008 roku, który najbardziej dotknął Stany Zjednoczone. Przez rok upadło tam aż 52 banki, a pomimo wsparcia rządu i ubezpieczeń, użytkownicy tych banków i tak nie, odzys nie odzyskali. Wszystkich swoich zdeponowanych środków w tych bankach. Po to właśnie powstało DeFi. Istnieje wiele różnych produktów i usług DeFi, z których część może być ci znana w istniejących usługach finansowych, ale w zdecentralizowanej formie. Prawdopodobnie najpopularniejszym i najszybciej rozwijającym się sektorem DeFi są platformy pożyczkowe. Podobnie jak w banku, użytkownicy deponują pieniądze i uzyskują odsetki od innych użytkowników. Pożyczających ich aktywa. Jednak w tym przypadku aktywa są cyfrowe, a smart kontrakty łączą pożyczkodawców z pożyczkobiorcami, egzekwując warunki pożyczek i rozdzielając odsetki. A wszystko to bez konieczności zaufania sobie nawzajem lub jakiegokolwiek pośrednika w banku. Trzeba zauważyć, że eliminując pośredników, pożyczkodawcy mogą uzyskiwać wyższe zwroty i lepiej zrozumieć ryzyko dzięki przejrzystości blockchain. No bo przecież każdy jeden pośrednik bierze jakąś prowizję i nie pracuje za darmo. To to jest chyba oczywiste. Tokeny czy też kryptowaluty zwane stablecoinami są również ważne dla ekosystemu DeFi. Możesz mieć wrażenie, że wszystkie kryptowaluty są niestabilne, ponieważ mają bardzo duże wahania cenowe. Jednak stablecoiny to tokeny zaprojektowane tak, aby utrzymywały określoną wartość i zazwyczaj są powiązane z walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański. Na przykład, DAI to stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim i wspierany przez Ether. Na każdy DAI przypada 1,5 dolara amerykańskiego w Ethereum zablokowane w smart kontrakcie MakerDAO jako zabezpieczenie. Innym typem popularnej aplikacji DeFi jest tak zwana zdecentralizowana giełda lub w skrócie DEX. DEXy to giełdy kryptowalut, które. Używają smart kontraktów do egzekwowania reguł handlowych, wykonywania transakcji i bezpiecznego zarządzania funduszami. Kiedy handlujesz na DEX, nie ma operatora giełdy, rejestracji, weryfikacji tożsamości ani opłat za wypłatę. Mam nadzieję, że teraz trochę rozumiesz, na jakiej zasadzie działa i co to w ogóle jest DeFi. Jest to niewątpliwie wschodzący rynek z bardzo dużym potencjałem, a kolejne projekty DeFi rosną jak grzyby po deszczu. Przypomina mi to trochę wysyp ICO w 2017 roku, i dlatego trzeba bardzo uważać i dobrze zagłębiać się w projekty, w które chcesz wejść. Zobacz tylko, jak wzrasta kapitalizacja projektów DeFi, czyli środków ulokowanych na tych platformach. Na początku tego roku kapitalizacja była na poziomie prawie 700 milionów dolarów, a na dzień dzisiejszy jest to prawie 4 miliardy dolarów. Przez pół roku wzrost kapitalizacji jest ponad pięciokrotny. Ja osobiście szukam projektów DeFi z dużym potencjałem, które jeszcze nie wystrzeliły w kosmos i są daleko według pozycji na CoinMarketCap. Chcę Wam przedstawić moje propozycje. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna i nie ma pewności, że chociaż jeden z nich da porządnie zarobić. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Pierwszym projektem jest BZX Protocol. Jak możemy zobaczyć na CoinMarketCap, jest on na pozycji 248 według kapitalizacji. Jego cena to prawie 30 centów i jest na małym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak zobaczymy na wykres, to możemy zauważyć, że wszedł on całkiem niedawno na giełdy, przynajmniej wykresy pokazują dopiero od 14 lipca. Także jest to dosyć świeży projekt, już z dosyć dużą kapitalizacją, bo nie są tam powiedzmy na 1500 czy 2000 miejscu według rankingu CoinMarketCap. Jest to oczywiście platforma pożyczkowa. Mają oni aktualnie dwa produkty uruchomione. Jednym z nich jest Falcroom i jest to potężna platforma DeFi do tokenizowania pożyczek i handlu z depozytem zabezpieczającym. Można na tej platformie pożyczać z dźwignią i pomnażać zyski. Drugim produktem jest Torg i oferuje pożyczki na określony czas ze stałą stopą zwrotu. Projekt zaczął być budowany w 2017 roku. I trochę szkoda, że w ich roadmapie nie ma planów na przyszłość, tylko jest zawarte to, co już zostało zrobione. Team przedstawiony na stronie nie jest duży, jest to zaledwie 10 osób, ale jest to bardzo wykształcony team. Założycielem jest Tom Bean, który od 2004 roku pracował w Noki, a teraz zajmuje się głównie BizetX. Reszta zespołu nie ma zbyt dużego doświadczenia, ale wszyscy są dobrze wykształceni. Drugim projektem na który ja na pewno będę zwracał uwagę to DMM Governance. Na CoinMarketCap możemy zobaczyć, że jest on aż na 2140 pozycji według rankingu CoinMarketCap, co potencjalnie daje szansę na bardzo duże zwroty. Jego cena na dzisiaj to 1,13$ i jest on na prawie 7% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Też jest to dosyć świeży projekt jeżeli chodzi o handel, bo na CoinMarketCap jego wykres zaczyna się... Od 7 lipca tego roku, także niespełna miesiąc jest on na CoinMarketCap z wykresem. W przeciwieństwie do większości platform, aktywa DMM nie zmieniają oprocentowania, nie opierają się na kryptografii ani zdecentralizowanej przestrzeni finansowej, aby funkcjonować. Łączą świat rzeczywisty i kryptowalutowy. Rzeczywiste zasoby wspierające DMM są udostępniane w sposób przejrzysty, co zapewnia zaufanie do ekosystemu. Rzeczą, która najbardziej ciekawi mnie w tym projekcie, to partnerstwa. Spośród standardowych firm, które współpracują ze wszystkimi projektami DeFi, możemy tu zobaczyć Huobi oraz Coinbase. I ja osobiście tylko czekam oczywiście to nie jest pewne ale jak ich token DMG zostanie listowany na tych właśnie giełdach? Partnerów mają również bardzo ciekawych. Większość z nich jest powiązana z Mastercard, a pierwszy pan na tej stronie jest nawet CEO Mastercard. Także partnerstwa bardzo, bardzo ciekawe. Tak samo jak inwestorzy, w pierwszej kolejności możemy zobaczyć Tima Drapera, i jeżeli nie wiesz, kto to jest, jest to amerykański inwestor typu Venture Capital. Także na ten projekt na pewno też będę miał oko i będę śledził jego postępy, bo jest to dosyć ciekawy projekt. Jeżeli byście chcieli, żebym zrobił dokładne researche tych bądź innych projektów, dajcie znać w komentarzach. A jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam do subskrypcji i kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć.